Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami odcinek 11 z serii ETS 2 na moim kanale, czyli Euro Truck Simulator 2. No słuchajcie, tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, troszeczkę poszaleliśmy tutaj, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, czyli zaciągnięcie, słuchajcie, potężnego kredytu, praktycznie już drugiego. Możemy sobie podejrzeć, słuchajcie, no tak naprawdę mamy spłacone tylko i wyłącznie tutaj na razie pierwszą ratkę. No i jeżeli chodzi o ten potężny kredyt 400 tysięcy euro, no to tutaj jeszcze, słuchajcie, nie zaczęliśmy nawet tego spłacać. No ale cóż, nie ma tego złego, słuchajcie, jeździmy swoją ciężaróweczką, to jest po pierwsze. Mamy zatrudnione, tak jak widzicie tutaj, kolejne dwie osoby. Czyli już ta nasza ekipka, słuchajcie, zaczyna się rozszerzać. No, mamy dwóch kierowców, słuchajcie, na razie, tak jak widać, możemy sobie podejrzeć średni zysk dzienny 8000 euro, więc powinniśmy nie mieć kłopotów ze spłatą właśnie tych zobowiązań. No i słuchajcie, na koncie 27128 euraczów. No i co, kochani, lecimy w takim razie dalej. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w odcinku 11 z serii Euro Truck Simulator na moim kanale. Lecimy. Zobaczymy w ogóle, słuchajcie, gdzie nas tutaj przeniesie, bo oczywiście podkusiło mnie, żeby zainstalować, słuchajcie, Wina 11. No i troszeczkę było z tym zamieszania, Steam praktycznie zwariował, no i mieliśmy wtedy troszeczkę więcej problemów. Dobra, lądujemy, słuchajcie, tutaj u nas w garażu. Zaraz podejrzę tylko szybciutko jeszcze, jak to było, F5. Dobra, tylko my gdzieś jeździmy tutaj cały czas. Nie no, jesteśmy, słuchajcie, w naszym Poznaniu, więc cofnęło nas troszeczkę. No ale na szczęście mamy to, co chcieliśmy, czyli wszystkie określone save'y, które mieliśmy wcześniej, mamy. Dobra, jeszcze światełeczka zapalę. Dobra, i możemy frunąć po jakieś zleconko. Ojojojojoj, tutaj jest dosyć ciasno, widzę, w tym naszym garażu. Dobra, no tutaj muszę gdzieś wyfrunąć, ok. Gdzie jest ta F5? Nie, to nie to. F5. Dobra, weźmy sobie jakoś tak bardziej z góry. Dobra, tu jest luźno. Dobra, tu wyjeżdżamy w takim razie. Dobrze, gdzie jest jakaś firma? Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, dobra, czyli musimy odbić w sumie w lewą stronę. Jejku, dobra, myślałem, że będzie przebijał przez to rondo. Dobra, tutaj mamy jakąś firmę z przodu, zobaczymy, jak to oczywiście wygląda. Co my tutaj będziemy mogli, słuchajcie. Dobra, światełka widzę, że wyłączone. Dobra, można się przebijać. Słuchajcie, no nie ma się co dziwić. Północ wybiła, słuchajcie. Dobra, pierwszą firmę mamy tutaj po lewej stronie. Zobaczmy, co tutaj takiego ciekawego
możemy ewentualnie przewieźć. Dobra, zobaczmy, co tu mamy do dyspozycji. Rynek przesyłek. Dobra, czyli tutaj mamy tylko opcję na Szczecin. Puste beczki za 4,5 tysiąca euro. Dobra, możemy, słuchajcie, przyjąć to zlecenie. Dlaczego nie? W drogę. Dobra, teraz będziemy szukać tej naszej przyczepki. Dobra, przyczepka znaleziona. Dobra, okay, podczepiamy. Ruszajmy. Podczepiamy i ruszamy. No i teraz największa zagwozdka. No naprawdę muszę wam przyznać, że wyjazd stąd no nie jest przyjemny. Mocno trzeba uważać, żeby tutaj nie porysować tej naszej przyczepki, tym bardziej, że jest ciemno i naprawdę nie za wiele widać. Dobra, no słuchajcie, ruszamy w takim razie na Szczecin, później kierunek Niemcy oczywiście. Skręć w lewo. Jedź prosto. Dobra, czyli tutaj musimy jechać prosto. Dobra, trochę mi przeszkadza kabel od mikrofonu. No ale dobra, miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Dobra, no już światełeczka działają, widzę. Dobra, zdążymy się przebić bez problemu na tych światłach. Tak, tą naszą maszyną, powiem wam szczerze, że złapanie prędkości no, niedozwolonej nie stanowi żadnego problemu. Bardzo szybko nam się udaje to zrobić. Trzymaj się prawej strony. Dobra, żegnaj Poznań. Skręć w prawo. I lecimy w prawo zaraz. Skręć w prawo. No, troszeczkę tam szurnąłem chyba kawałeczkiem, no ale miejmy nadzieję, że nic takiego się nie wydarzyło. Dobra, paliwko jeszcze mamy, ze zmęczeniem też nie jest najgorzej, więc słuchajcie, naprawdę możemy ruszać. 224 km jeszcze do zrobienia. Skręć w prawo. Naprawdę hardkorowo. Dobra, tutaj wolne, no i możemy ruszać. Dobra, no kierunek Szczecin. Zobaczymy, słuchajcie, oczywiście co dalej. Będziemy mogli sobie tutaj ewentualnie wziąć za zleconko. Ciekawy jestem też, jak tam, słuchajcie, nasi kierowcy się mają, czy zarabiają dla nas. Oczywiście jak będziemy gdzieś w bazie, to można sobie to bez problemu podejrzeć. No i dobra, słuchajcie, no zaczynamy się rozpędzać tutaj. No 80 dozwolona, więc jeszcze mamy zapas. Tak, tu już zaczęliśmy przekraczać. O, jaka wyrwa normalnie w tej drodze tutaj była. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak, tutaj też w ogóle trzeba być przyhamować. Dobra, no i nasze ulubione brameczki.
lecimy dalej. Dobra, 200 km jeszcze nam zostało do zrobienia. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, już tam kilka kilometrów, naprawdę. Nie przesadzajmy. Dobrze, tutaj oczywiście fotoradar, więc trzeba będzie uważać na tą naszą prędkość. Dobra, tu było małe zwężenie, więc trzeba było, słuchajcie, uważać na tą prawą stronę, bo tutaj też, słuchajcie, naprawdę z uwagi na te kredyty każda złotóweczka teraz się liczy, więc naprawdę trzeba to wszystko liczyć porządnie. Dobra, no i teraz zbliżamy się już do celu. Ciekawy jestem, czy tutaj będzie jakaś odbitka. No już mamy 80 km przekroczone, więc trzeba tutaj szybciutko zwalniać. Dobra, jest parking, ale tak jak widzę, to jeszcze słuchajcie, tutaj nie musimy z tego korzystać, naprawdę paliwko mamy. Co prawda nie mamy chyba wskazania tutaj jeszcze na ilość kilometrów. Tak, jest godzina. Dobra, sam sobie ustawiam tempomacik nożny, słuchajcie, najlepszy. No i jakoś naprawdę idzie nam to bez problemu. Wrocław, Szczecin, no zobaczmy. Chyba tutaj będziemy odbijali za moment. Trzymaj się prawej strony. O, mamy jakiś wypadeczek. Tutaj wolę zwolnić, bo to jest strasznie ciasno. Skręć w lewo. Dobra, i teraz będziemy tutaj odbijali, tu jest luz. Jakoś to ominęliśmy, ale ciekawy jestem, cóż to... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Cóż to, słuchajcie, za jakieś dziwne wydarzenie. Dobra, no tutaj niestety troszeczkę nas kopnie po kieszeni. Nasze brameczki, 35 euro. No naprawdę, słuchajcie, za taki odcinek drogi. Za wiele to my przecież nie przejechaliśmy tak naprawdę. Przygotuj się do skrętu w lewo. No, tu jakiś wypadek. Oj. No, na dachu skręć leżymy. No, to nieprzyjemna sprawa. Dobra, i tutaj odbijamy sobie. Zobaczmy, lecimy. Thank you.
70, troszeczkę wolniej. Będziemy musieli się poruszać. No i zobaczmy, 140 jeszcze kilometrów do Szczecina. Więc no, nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie tej drogi. Godzina druga w nocy. Dobrze, będziemy koło 5 na miejscu. Według wskazań naszego GPS-ka. Jestem ciekawy, jak z tym zmęczeniem będzie, bo na razie widzę, że tak chyba zbliżamy się do połowy, o ile oczy mnie nie mylą. Dobra, kolejny fotoradar. Ale na razie udaje nam się trzymać tempo bez problemu. Jest fotorada. Wow! No dobra. Chyba nam nie dziabnął nic. Dobra, czyli tutaj też jest jakaś tam słuchajcie, akceptowalna prędkość, którą możemy delikatnie przekraczać. Oczywiście w ramach błędu przybliżenia, można tak powiedzieć. Słuchajcie, możemy to zawsze wykorzystać. No i dobra, będziemy się zbliżali do kolejnego etapu. No już poniżej 100 km do celu, więc naprawdę dosyć szybko mimo wszystko jedziemy i zbliżamy się, więc zobaczymy oczywiście, co tutaj dla nas przygotowali, bo planujemy tutaj oczywiście ruszyć, słuchajcie, z powrotem na Niemcy, troszeczkę poodkrywać sobie tych miast, no i oczywiście zobaczymy, co dalej. O, proszę bardzo, policja nas tutaj wyprzedza. No to słuchajcie, oni tutaj na pewno mają troszeczkę więcej na blacie, no ale wiadomo, my tutaj jesteśmy autem ciężarowym, więc troszeczkę inaczej w stosunku do nas te prędkości wyglądają, no ale też oczywiście trzeba na to uważać. No tutaj naprawdę mam problem ze zbiciem tej prędkości teraz. Coś tutaj z górki musiało się trafić. Dobra, Szczecin na tutaj kierunek mamy dobry, no i oczywiście 70 jeszcze kilometrów do celu. Trzecia, no więc tutaj naprawdę zobaczcie, nawet nam się udało troszeczkę podgonić, bo wskazania GPS-u, no to tam były koło 5. No także będziemy troszeczkę wcześniej. No oczywiście muzyczka nam nie gra, więc w miarę to jest wszystko na razie zgodne z terminologią, którą mamy tutaj. I pod górkę to niestety to nasze auto, słuchajcie, ono nie chce jechać, nie chce współpracować. Naprawdę, jeżeli nie rozpędzimy wcześniej. Dobra, no mamy potwierdzenie, nasz kierowca Lenart, proszę bardzo, 182 euro zarobił. No powiedzmy słuchajcie, że to jest oczekiwany przychód. Raczej niewielki w porównaniu do tego, co my próbujemy jedź tutaj prosto. Oczywiście wykręcać. No, jeszcze miasta nie widać. No, ale już jesteśmy blisko celu. Naprawdę 40 km. To już jest naprawdę bliziutko. Dobrze, jeździmy już swoją ciężarówką, więc tak jak pamiętacie, no,
odkrywamy, słuchajcie, każde miasto. Jeżeli jest jakiś znak zapytania, no to oczywiście naszą rolą jest zbadać to miejsce, zobaczyć, przygotuj się do co tam jest. Dobra, i tu odbijamy, słuchajcie, na Szczecin. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj pusto, tutaj też, lecimy. No już tak ruch zaczyna się robić. 4 rano. A my w trasie, nieważne. Prosto. Dobra, Szczecin. No, 20 km do celu, także my już powinniśmy powolutku się zbliżać. Czyżby ta nasza firma była tutaj jakoś na zewnętrznej części? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Już szybciutko wskoczyło, bo tutaj no, widać, że z górki lecimy. Dobra, już mamy chyba pierwszy światełka. No i słuchajcie, jesteśmy w Szczecinie. Szczecin odkryty, jak widać, bo nic tutaj nie poinformowało, że mamy do zrobienia coś jeszcze. Zobaczmy tak szybciutko na mapkę, ale wygląda na to, słuchajcie, że to jest wszystko odkryte w tym momencie. A nie, jednak nie. Mamy jeden znaczek zapytania. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobrze, i tutaj w sumie, słuchajcie, przecież możemy polecieć sobie prosto i przy okazji zobaczyć, co to takiego się kryje pod tym znakiem zapytania. No i tutaj mamy dwa takie znaczki, ale akurat w drodze do naszej firmy, więc nie będzie tutaj kłopotu z manewrowaniem. Oczywiście od razu możemy to odkryć, nie czekać, bo normalnie to oczywiście zostawilibyśmy ładunek. No i pewnie wtedy dopiero do skrętu w lewo byśmy kierowali się właśnie w to miejsce, żeby odkryć. Natomiast my możemy, słuchajcie, przelecieć tutaj prosto, zrobić taką nawroteczkę i chyba tak zrobimy. Ciekawy jestem, co to jest za miejsce. No także jak widać, Szczecin jeszcze nie odkryty, niestety. Dobra, i lecimy. W porządku, znajdziemy inną trasę. No, coś czuję właśnie, że ta agencja. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, i my sobie tutaj skręć właśnie odbijemy teraz. Wow, coś mi tam śmignęło. Skręć w lewo. Dobra, tutaj znowu sobie możemy odbić. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, co prawda skręć tam jeszcze nam została jeszcze jedna rzecz do odkrycia. Zobaczymy, co to takiego będzie. Aj, mogliśmy jechać do przodu. No nic, trudno, słuchajcie, odbijemy tutaj zaraz w prawą stronę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To tak, zostawimy chyba ładuneczek. Tam mamy jakąś drugą firmę, więc zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Jesteś u celu. Co tutaj mamy do dyspozycji? Najwyżej, słuchajcie, wrócimy. Naprawdę jesteśmy już tutaj
Wolniej, nic nie musimy, nic nie musimy się śpieszyć. Dobra, załaduneczek. Teraz rozładuneczek. No nie wiem, czy nam to wyjdzie. Ulala. Dobra, zobaczmy. Nie no, w miarę sprawnie nawet to poszło, bym powiedział. Dobra, tu już możemy prostować. Nie no, za pierwszym razem. No to już naprawdę idealnie, bym powiedział. Dobra, zostawiamy. No i słuchajcie, mamy kolejne zlecenie wykonane, tak jak widzicie, przejechany dystans 229 km, 4 godziny nam to zajęło, zużyte paliwo 112,6 litra, dostaliśmy 164 euro premii za wprawę, proszę bardzo, czyli łącznie, no troszeczkę więcej, 4411 euro za tą dostawę. I 269 expów. I co, słuchajcie, przekraczamy poziom trzeci. Wchodzimy na poziom czwarty. Lecimy dalej. Dobra, i teraz tak. No, oczywiście, tak jak pamiętacie, mnie tutaj interesują wszystkie rodzaje ADR-ów, ponieważ to właśnie na nich będziemy zarabiać największe pieniążki. Tak mi się wydaje. 31 686 w tej chwili. Zysk z ostatnich 7 dni 37 tysięcy, więc no nie jest źle. Dobra, my jedziemy dalej. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, zanim się przebijemy tam do tej drugiej firmy, na razie zobaczymy sobie tylko, jakie tutaj są zlecenia mniej więcej, jakie są kwoty. Ciekawe, co to są te zlecenia zewnętrzne. Okej, czyli trzeba będzie tutaj jeszcze trochę popracować. Dobra, to jeszcze raz, rynek pracy na razie. Dobrze, i co my tu mamy? Szczecin-Poznań, Szczecin-Rostock. Więc to by nam, słuchajcie, pasowało, bo byśmy mogli się przebić właśnie w to miejsce. No i gdzieś tutaj zmierzać w te okolice, zobaczyć w ogóle, co my tutaj możemy zrobić. Dobra. I tu jest 4200, dobra, jeszcze podjedziemy zobaczyć, co tam ta druga firma dla nas oferuje. Dobra, teraz w prawo. No, bez ładunku. Dobra, Mercedes-Benz, proszę bardzo. Odkryty tutaj dealer samochodów. Właśnie Mercedesa, także jest ok, jest ok. W Szczecinie możemy kupić sobie Merola. Dobra, i tutaj mieliśmy gdzieś tą firmę chyba. Tak, dobra, i zobaczmy. Słuchajcie, co tutaj oferują dla nas. Czy to będzie lepsze zlecenie, czy nie? Zaraz zobaczymy. Szczecin Poznań za 5000 jest. Jest Szczecin-Berlin. No nic, my chcemy się dostać w te strony, więc no nic, dobra, słuchajcie, to wracamy szybko do tej poprzedniej firmy. Oh my god. No nie no, uszkodziłem sobie auto. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, no trochę z tym jest zamieszania, no ale cóż, tak trzeba. Dobra, lecimy. Miejmy nadzieję, że gdzieś po drodze będzie można odpocząć.
Dobra, i na tych światełeczkach teraz w lewo już będziemy praktycznie u celu. Mam nadzieję, że to zlecenie jeszcze jest, bo czasami może zniknąć oczywiście, ale jest to na roztok. Dobra, bierzemy to. Do roboty. No także jeszcze 29 minut, słuchajcie, i tego zlecenia już po prostu by nie było. Bezpiecznie. Dobra, szybciutko nam to poszło. Dobra, i lecimy, słuchajcie, nie ma na co czekać. 191 km do zrobienia, więc troszeczkę mniej niż mieliśmy ostatnio. Dobra, i tutaj w prawo będziemy odbijali. No i lecimy na Rostock, słuchajcie, zobaczymy. Będziemy się zbliżać do morza. Myślę, że Berlin jeszcze zdążymy sobie tutaj, do Berlina jeszcze zdążymy dojechać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Rozpędzamy się naprawdę całkiem przyzwoicie. Dobra, jeszcze tak patrzę, ale ze zmęczeniem jest w miarę na razie wszystko ok. Dobra, paliwko mamy, nie trzeba się tutaj przejmować. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Za chwileczkę, właśnie jak widzicie, żegnamy Szczecin, no i lecimy na Germany, oczywiście na tą stronę, no bo normalnie pewnie byśmy tutaj ruszali na Berlin, no ale cóż, słuchajcie, no też chodzi o to, żeby po prostu odkryć tutaj jak najwięcej miast. Nie, no tu już można pocisnąć troszeczkę. Dziesiątka, niestety nie pociśniemy tutaj porządnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No to tak za wiele, że tak powiem, słuchajcie, nie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jeszcze tutaj jakiś wypadek. Skręć w lewo. Zauważyłem go przez moment. Dobra, lecimy. No, tak jak
jak widzicie za daleko, to my sobie tą autostradą nie pocisnęliśmy teraz. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, troszeczkę będzie bardziej boczna droga, troszeczkę wolniej, no ale cóż, to też jest, słuchajcie, oczywiście wina tego, że chcemy bardziej iść po tej nadbrzeżnej linii, bo tutaj oczywiście moglibyśmy od tego Berlina zacząć, ale nie ma co. Lecimy na, Rostock w tym momencie. Łatwo z tą prędkością się tutaj naprawdę zapomnieć, szczególnie jak z górki lecimy, to już naprawdę ta nasza maszyna idzie jak burza. Kolejowy. No też tych ryzykantów widzę, że tutaj nie brakuje. My niestety troszeczkę pod tą górkę mamy zwolnioną prędkość. Trzeba by było, słuchajcie, pomyśleć o jakimś tuningu tego auta, bo naprawdę na razie to ledwusieńko się wyrabiamy, no ale też nie kupowaliśmy od razu jakichś potworów. Dobra, 100 km do celu. No naprawdę, słuchajcie, czuję się jakbym był na Mazurach, na naszych drogach. Lasy wszędzie dookoła. No dobrze, i pomimo tej, jak to mówią, o proszę bardzo, akurat policję mijaliśmy. Troszeczkę mamy wolniejszą prędkość, no ale cóż, i tak zmierzamy do celu, słuchajcie. O, tutaj też widać, że wycinka drzew. Nie wiem tylko, czy to jakaś rzeczka jest, jeziorko, co to jest takiego. Jak rzeczka wygląda. Ojej, 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 jeszcze nas policja mijała, my tutaj 65 na blacie. No trzeba uważać, słuchajcie, bo nie wiem jak tam z mandatami tutaj. Ale nie chciałbym zarobić niepotrzebnie, tym bardziej, że ci nasi kierowcy swoje kosztują, więc te pieniążki, które moglibyśmy im zapłacić, no to niestety pójdą wtedy na mandaty, a to jest oczywiście nie najlepsze rozwiązanie. Dobra, zobaczmy. No już nas powolutku tutaj zaczyna dopadać jakieś zmęczenie. Miejmy nadzieję, że w mieście Rostock będzie jak odpocząć.
trudno, raz pod górkę, raz z górki, naprawdę pod tym kątem, słuchajcie, no trudno się prowadzić taką maszynę. Wiadomo, jak będziemy mieć już pełny tuning, no to ona będzie szła po prostu jak burza, jeżeli chodzi o te wzgórza. Dobra, 59 km do celu, także już naprawdę bardzo bliziutko jesteśmy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No już tutaj zagapiłem się przez chwilę. No i teraz ciekawa rzecz, bo mamy po drodze ten odpoczynek. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No tutaj z tej górki to jest naprawdę... Tutaj się rozpędzamy bardzo szybko. Dobrze, nie jest to co prawda zjazd po naszej stronie, no ale... trudno, podejmujemy to ryzyko i lecimy dalej. No, 38 km to już naprawdę jesteśmy bardzo bliżutko celu. Jedziesz powyżej. Drugie zleconko, słuchajcie, dzisiaj zostanie wykonane. Kolejne zresztą. No, miejmy nadzieję, że kolejny odcineczek też pozwoli nam na to, żeby tutaj po prostu pozarabiać jeszcze troszeczkę więcej pieniążków, że będziemy mogli po prostu zagłębiać się. Zobaczymy, słuchajcie, gdzie te są zakłady, takie, które faktycznie będą przywoziły takie troszeczkę trudniejsze te ładunki. My jeszcze tego nie wiemy, ja przynajmniej też nie wiem. No, na razie nasi kierowcy, z tego co widzę po ich zarobkach, to raczej też jakieś takie ładunki na razie niespecjalistyczne, więc naprawdę nie ma co wymagać za wiele. No i coś tutaj się dzieje znowu. Dobra, no mamy troszeczkę takich... spalona fura. No nic przyjemnego, nic przyjemnego. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No ciężko tu nawet zwolnić, słuchajcie, bo naprawdę takie tereny, bym powiedział, no powinny być w miarę płaskie, ale płaskie nie są. Cały czas zmierzamy tutaj do celu. Jeszcze zostało nam tylko 8 km do tego, żeby właśnie zbliżyć się do firmy, w której musimy zostawić ten ładunek teraz. No i dojechaliśmy do miasta Rostock. Dobrze. Dobra, trochę przełączę na większą tą kamerkę, bo nie widzę. Jedź prosto. Aha, prosto mamy jechać. No to jedziemy prosto. Skręć w lewo. Dobra, no nie wyświetliła nam się chyba informacja o tym, że to miasto jest odkryte, więc do usłyszenia następnym może razem. Słuchajcie, wyjdzie na to, że już po prostu to miasto mamy odkryte. Dobra, tutaj możemy aż 90 expów zarobić za ładunek, za zaparkowanie tej naszej przyczepki. Dobra, wykręcamy. Tak, jest tutaj ciasno, no ale powinniśmy jakoś dać radę. Dobra. Stek. Kamereczka i lecimy z tematem. No naprawdę, słuchajcie, dzisiaj te parkowania idą nam bez poprawek.
Dobra, mamy to. Dobra, kolejne zlecenie na naszym koncie wykonane. Zobaczmy, jak to wyglądało. 191 km, 3,5 godziny. No, sporo dostaliśmy, 203 za wprawę, 4200 w takim razie za to zlecenie i 281 expów. No, naprawdę, słuchajcie, lecimy tutaj po prostu coraz wyżej, coraz wyżej. Na koncie 36 205 euro. Mamy liczbę ciężarówek 3, tutaj nic się nie zmieniło, możemy oczywiście podejrzeć, jak to wygląda. Słuchajcie, zarządzanie kierowcami, dobra, zobaczmy. Jest w trasie, koniec za 8 godzin. Ralf też w trasie, koniec za 3 godziny, także zaraz tutaj nasi kierowcy troszeczkę dla nas pozarabiają. Na służbie 1,7. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Średni zysk dzienny. Także nie jest źle, nie jest źle. Słuchajcie, naprawdę nasza firma zarabia. Dark Owen Trade, spółka z o. Słuchajcie, cały czas do przodu. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcineczku. Jeżeli oczywiście tutaj chcecie, to zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek serii ETS 2 na moim kanale, do odcinka 12, słuchajcie, także dzięki bardzo za uwagę dzisiaj i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dark Owen. Gaming World.